Witam serdecznie wszystkich fanów StarCrafta 1 oraz StarCrafta 2 na kolejnym odcinku Team Liquid Invitational Round of 16 pomiędzy jakże rozgadanymi graczami Demuslimem oraz Red. Ja nazywam się Zed i będę waszym komentatorem na meczu, który będzie rozgrywał się na mapie Desert Oasis. Jeśli pamiętacie, jak na razie skomentowałem tylko jedną grę na tej mapie, więc na pewno będzie to ciekawy mecz, ponieważ Desert Oasis jest taką specyficzną dosyć mapą, która, można powiedzieć, wymusza dosyć niekonwencjonalne taktyki. Na naszym ekranie właśnie mamy pierwszego zawodnika, którym jest Red, grający tutaj czerwonym zergiem. Dawny gracz StarCrafta 1, w którym to także grał zergiem. Z drugiej strony za to mamy Demuslima, który jest, można powiedzieć, byłym brytyjskim graczem Warcrafta 3. Jest to nieoficjalnie jeden z, można powiedzieć, najlepszy gracz Warcrafta 3 grający ludźmi. I szczerze mówiąc, Demuslim zaczyna dosyć nietypowo od stawiania baraka pod rampą. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ wszystkie skautujące jednostki zerga nie będą mogły wejść na tą rampę i nie sprawdzić tutaj, nie dostać tej wizji, nie zobaczyć, co tu się dzieje. Niestety ma to taki drobny minus, ponieważ jeśli chciałby tutaj Red atakować zergingami, no to one mają większe, o wiele większe pole do popisu tutaj, a SCV-y, które będą powiedzmy musiały tutaj reperować te baraki, mają o wiele mniejsze pole tutaj reperowania. Jeszcze ma to dosyć taki drobny aspekt psychologiczny, ponieważ Red nie będzie od razu widział tego baraka, zakładając oczywiście, że będzie chciał podlecieć tutaj, więc może się zastanawiać, czy tutaj nie jest jakiś cheese, jakieś proxy baraki nie są stawiane. Więc jak najbardziej ciekawe ułożenie tego baraka. Red tymczasem zaczyna standardowo od chyba 14 spawning pula, czyli 14 pula, i chyba będzie stawiał ekspansję, dokładnie tak. Tymczasem Demuslim agresywnie zaczyna poruszać się swoimi marinami po mapie, chyba jednego dopiero. No ma już dwa, więc drugi też zostaje tutaj wysłany, żeby zabić tego overlorda, który stara się tutaj przesunąć nad tą ogromną dziurę z tym zniszczonym command center po to tylko, żeby uratować skórę. I Demuslim dalej agresywnie zaczyna tutaj posuwać się przez mapę. I mamy takie drobne problemy techniczne, nie wiem czym są spowodowane. Miejmy nadzieję, że ustąpią już po chwili. Red tymczasem ratuje swojego drugiego overlorda. No i wiadomo, że w tej wczesnej fazie gry ta strata tych overlordów jest naprawdę, może być naprawdę bardzo, bardzo dewastująca dla gracza zerga. Więc jeśli jesteś graczem zerga, naprawdę uważaj na te overlordy. Wszyscy chcą je wysyłać, ale naprawdę trzeba tutaj też mieć na nie oko. Red zaczyna tutaj injektować. A tymczasem Demuslim stawia fabrykę, więc nie będziemy tutaj widzieć jakichś masowych MNM-sów, czyli marinów i maruderów. Chociaż stawia tutaj drugie baraki, zapewne żeby odgrodzić do końca tą rampę i nie decyduje się już na większą, jak to powiedzieć, agresję, cofając wszystkie swoje wojska. Tymczasem Red zaczyna posuwać się właśnie w stronę bazy Demuslima i spójrzcie na rozmieszczenie tych zerginów. Tutaj biegnie ich jedna grupa, a tutaj także biegnie dodatkowo jeden zergin. Jest to bardzo ważne i bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli twój przeciwnik wyśle jednostki w tą stronę, podczas gdy ty biegniesz, tak jak właśnie biegnie Red, no to rozminiecie się w połowie i może to mieć katastrofalne skutki. A tymczasem właśnie Red wysyła tutaj swojego zerginga, więc będzie miał oko na obie części mapy. Tutaj nie decyduje się na jakiś atak. Nie wiem, czy widział w ogóle te baraki, ale nie, tak, dokładnie, widział to tutaj, ale nie decyduje się na żaden atak, stawiając tutaj bunkier, który będzie się zapewne starał odgrodzić tą jedną z części. I szczerze mówiąc, tutaj Desert Oasis jest bardzo ciężką mapą, jeśli chodzi o odgradzanie, ponieważ widzicie, tutaj jest taka naprawdę ogromna druga rampa z minerałami występującymi zaraz tutaj pod tym klifem, znaczy nad tym klifem dokładnie. Więc tutaj bardzo łatwo można atakować linię minerałów swojego przeciwnika. Red tymczasem wchodzi w roacha, zapewne budując już pierwszy z nich, dokładnie. Więc będziemy tutaj widzieć trochę takiej zabawy tymi roachami. I chciałem przypomnieć, że jest to edycja, ta gra była w edycji 0.8, czyli to był patch 8. Co powoduje, że roacze zajmują tylko jeden supply.
w patchu bodajże 11, od patcha 11 czy może 12 zajmują już dwa, a tymczasem The Muslim zaczyna, może nie zaczyna, tylko właśnie buduje i buduje kolejne wikingi, więc będziemy tutaj widzieć polowanie na overlordy. Jest to świetna taktyka w wykonaniu The Muslima, ponieważ, no cóż, overlordy w tej wczesnej fazie gry są jeszcze dosyć powolne. Poza tym Red dopiero zaczyna morfować swojego lera. Jednocześnie przechodząc swoimi wszystkimi roachami do bazy przeciwnika, więc podczas gdy The Muslim harasuje overlordy przeciwnika, które tutaj z prędkością 1 km na godzinę starają się uciec, nie wiem czy im się to uda, Red będzie starał się tutaj kontratakować swojego przeciwnika i w tym momencie to ustawienie tych baraków jest na niekorzyść, według mnie na niekorzyść The Muslima, ponieważ zobaczcie, te pomimo tego, że roachy mają zasięg jedynie 3, to mariny ze swoim zasięgiem 5 nie są w stanie strzelać spoza tego budynku. I ten barak i zapewne, jeśli dokładnie, i ten drugi barak też zostanie zniszczony, więc zobaczymy jak tutaj The Muslim odpowie na tą agresję. Tymczasem nie decyduje się tutaj chyba na jakiś kolejny haras, dokładnie posiadając już 4 wikingi. Będzie się wracał nimi po to, żeby obronić swoją bazę, bo jest w naprawdę trudnej sytuacji. Stara się tutaj jeszcze odgrodzić drogę tym roachom, ale te supplye na pewno zostaną zniszczone. I w tym momencie The Muslim jest już na czerwonym, musi wylądować swoimi wikingami po to, żeby wspomóc tutaj swoje mariny. Wikingi są bardzo dobre na roacze. Z damage'em 14 one mają bardzo szybkość ataku, masło maślane, przepraszam bardzo, ale ta prędkość ataku jest naprawdę wysoka i na pewno pomoże tutaj w zniszczeniu tych roachów. Tymczasem The Muslim wylatuje i tutaj ląduje. Świetna taktyka, świetne zagranie w wykonaniu The Muslima, który jeszcze do tego stara się mikrować swoje wikingi, wyciągając tutaj jeszcze, niszcząc kolejne roacze. Więc naprawdę bardzo ciekawe zagranie w wykonaniu The Muslima, który szczerze mówiąc jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ze zniszczonymi dwoma barakami i bez ekspansji jest naprawdę bardzo z tyłu, jeśli chodzi o ekonomię. I szczerze mówiąc, według mnie bardzo z tyłu, jeśli chodzi o armię, ponieważ Red ma już 72 limitu, podczas gdy The Muslim ma jedynie 48. Więc ta różnica w tak wczesnej fazie gry jest naprawdę kolosalna. Red zaczyna w tym momencie upgrade'ować swój atak na zasięg i chyba będzie, można powiedzieć, switchował tutaj w hydraliski, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, kiedy widzi się taki haras tych wikingów, które nam na hydraliski, szczerze mówiąc, nie są zbyt dobre. Dodając sobie tutaj jakąś odrobinę roachy. W tym momencie sądzę, że The Muslim powinien chociaż starać się złapać tego swojego tutaj dalekiego naturala, żeby jeśli chce jeszcze zostać w tej grze, stara się tutaj chyba atakować te overlordy tutaj od północy. Tymczasem ląduje i spójrzcie, co za ciekawe zagranie. Ląduje tutaj tymi wikingami i jednym, który jest w powietrzu, daje sobie wizję, starając się zniszczyć ten roach warren, tylko Red z prawej tutaj stara się ratować sytuację, atakuje roachami i hydraliskami, celuje tutaj w te hydraliski Red swoimi wikingami i jest w stanie odlecieć bezpiecznie tutaj jeszcze wciskając jednego z Helionów, który szczerze mówiąc nie zadał żadnych obrażeń, ten haras był całkowicie nieudany. Stara się tutaj jeszcze harasować tymi wikingami The Muslim, ale niestety no po stracie z 6 chyba bodajże 6 z nich, no jest naprawdę w bardzo złej sytuacji. Stara się teraz tutaj zaekspować, ale Zerg posiadając 2 razy większy przychód, jak na razie oczywiście, jest w bardzo komfortowej sytuacji i może spokojnie, myślę, że za chwilę będzie starał się zaekspować i w jeszcze jedno miejsce. I myślę, że tutaj będzie teraz masował hydraliski z jakimś takim połączeniem roachy. Jak tylko dobuduje sobie nowe overlordy, ponieważ to on jest teraz na czerwonym. Więc ten haras wikingami jakieś tam efekty przynosi. Przynosi także efekt w postaci tego, że spójrzcie na wizję Reta. On w zasadzie nie ma żadnych overlordów i w ogóle nie creepuje.